Gmina Istebna 1 i 2 marca zaprosiła na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie to odbyło się pod patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. W sobotę uroczystości miały miejsce w amfiteatrze pod Skocznią. W programie nie zabrakło wspólnego odśpiewania hymnu, przeglądu pieśni patriotycznych w wykonaniu dzieci ze szkół z terenu gminy Istebna, rekonstrukcji historycznej oraz poczęstunku. Mamy naprawdę bardzo ważne wydarzenie. Wczoraj, czyli 1 marca, był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I tutaj właśnie w Istebnej postanowiliśmy pokazać dzieciom, że to jest naprawdę bardzo ważny dzień i że trzeba go obchodzić. Wczoraj rozpoczęliśmy już te obchody, dzisiaj mamy ich drugi dzień. Wczoraj mieliśmy oficjalną mszę właśnie w intencji tych żołnierzy wyklętych. Złożyliśmy kwiaty pod pomnikami, była warta honorowa żołnierzy, także obchody były naprawdę bardzo oficjalne. Dzisiaj zaangażowaliśmy także dzieci, żeby zobaczyły, że jest to ważne święto. Mamy przegląd pieśni patriotycznych w wykonaniu właśnie dzieci z naszych szkół z Istebnej, z Koniakowa, z Jaworzynki. I później będziemy mieli grupę rekonstrukcyjną Fundację Rekonstrukcji Beskidy. Tutaj zrobią nam piękną rekonstrukcję. Panowie się naprawdę bardzo przygotowali. Ja już się nie mogę doczekać. Myślę, że wszyscy też. Naprawdę bardzo ważne są te obchody. Trzeba obchodzić, trzeba pamiętać o tych żołnierzach. Teraz zaczęliśmy w tym roku, pierwszy raz robiliśmy takie obchody, staramy się dzieciom pokazywać jak najwięcej tej historii i pokazać, że jest to ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, które są mimo wszystko niespokojne, że historia jest ważna, niepodległość jest ważna i musimy o tym pamiętać. Oczywiście mamy coś ciepłego, słuchajcie, aura pogodowa jest dzisiaj taka, że coś ciepłego jest, mamy ciepłą herbatkę, no i wojskową grochówkę. Musi być wojskowa grochówka na takim właśnie wydarzeniu, nie mogłoby się bez niej obyć. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Śląsk-Cieszyński oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej Beskidy. Dzisiaj w Istebnej z okazji wczoraj obchodzonego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się rekonstrukcja historyczna przedstawiająca walkę żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oddziału kapitana Henryka Flamę Bartka z grupą operacyjną. A przed tym na scenie zaprezentujemy przykładowe umundurowanie i uzbrojenie wykorzystywane przez leśne oddziały partyzanckie. Święto Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostało ustanowione na wniosek trzech organizacji kombatanckich: Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowego Związku Armii Krajowej oraz Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość. To właśnie ci kombatanci złożyli wniosek do jeszcze wtedy świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego o ustanowienie tego święta, co wtedy prezydent poparł. I od 14 lat już obchodzimy to święto. Z ciekawostek to jest to najbardziej społecznie obchodzone święto w Polsce, które odkłamia przede wszystkim tą czarną propagandę PRL-owską, komunistyczną na temat żołnierzy wyklętych. Jak sama nazwa wskazuje, właśnie specjalnie jest ta nazwa żołnierze wyklęci, bo nam od razu nachodzi na głowę pytanie, dlaczego wyklęci, przez kogo wyklęci. Dlatego wyklęci, bo walczyli o niepodległą, suwerenną Polskę, a przez kogo? Przez system komunistyczny. Teren Istebnej jest historycznym terenem operowania oddziałów partyzanckich. Tu już pierwsze oddziały partyzanckie zaczęły się pojawiać już od 1942 roku. Były to zalążki partyzanckie Armii Krajowej. Natomiast przez cały ten okres okupacji niemieckiej ten teren i ta ludność, która tu mieszkała, bardzo czynnie wspierała oddziały partyzanckie. Natomiast po 1945 roku ten teren stał się głównym też terenem operowania oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych, najliczniejszego tutaj antykomunistycznego zbrojnego podziemia, które w latach 1945-1947 walczyło właśnie z systemem komunistycznym. Oni jest na pęczki, nas coraz mniej! Ale musimy walczyć o naszą ojczyznę. Pierwsze z hitlerowcami, z Niemcami, teraz z tym, tą plugawą czerwoną zarazą i jeszcze naszymi, można powiedzieć, braćmi, którzy ich wspierają, zdrajcami. Trzeba wyplenić to z naszego narodu. Zabrać ciała naszych. Zbieramy sprzęt. Idziemy. Przeprowadzamy się do obozu. Zmieniamy miejsce kryjówki. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.